pukałem do ciebie cały czas tu przez okno. Z Mulas przyjechał do Warszawy, nie do Warszawy, z Warszawy. Do Warszawy, to się ma w domu. To jest PKM. Co robisz? Idziemy na film. Jaki? Idziemy na film na Gumisie i Przyjaciele. Ja chciałem Sonika. Ale grają dzisiaj tylko Doktora Strange'a, więc dzisiaj pójdziemy sobie na Doktora Strange'a. Jak Multiverse of Madness. Więc to będzie... Czekaj, jak było po polsku w Multiversum? Szaleństwo. Będzie dużo Multiversum, to na pewno. Ciekawe, czy Spider-Man się pojawi. Pojawi się Spider-Man? Nie wiem. Wcale nie widziałem spoilerów. Ja tam idę tylko dlatego, że tam się pojawi Spider-Man. A po seansie filmowym idziemy sobie... sprzedać montę. Nie sprzedam nie. Jak twoje treningi? Dobrze. Na Warszawkę się przygotowuję teraz na turnieju. No mam nadzieję, że pocisnę. W Pradze było fajnie. W Pradze tam było top 8. Z Prażakiem przegrałem tylko. Ze Strażakiem. Strażakiem, Prażakiem. No bo teraz Getto Football organizuje takie tournée po Europie, robią turnieje freestyle'owe. No był turniej w Pradze, w Rzymie, tak? I teraz będzie w Warszawie, 18 maja. Byłem, co? Ja, Krzyżowski, Jarzęboś, nasz półpolak, pół Irańczyk, Akbari. Półpolak. Akbariusz. Akbariusz. Akbariusz, pół. Część Polak, część Filipińczyk, część Norwek, część Szwed. No, ogólnie reprezentant świata. Reprezentant świata. Filipek. Który wygrał ten turniej w finale z Akbariuszem. No. Była batla dwóch polskich poliglotów. Jeśli nie wiecie, to jest meczówka Monty. Monta zrobiła meczówkę i bardzo fajna. Fajnie się gra, duży grip, ale kosztuje... 600 teraz? 6. To jest dramat. Tyle za piłkę, nie? Kto tyle daje za piłkę, nie? Za jakąś, nie wiem, madrytówkę czy Moskwę, nie? No ja za ten tyle bym dał, nie obraziłbym się. Jak będzie jakaś przecena, jakąś używaną piłkę, to kupię, więc jeśli ktoś chce sprzedać, to kupię. Nasz statek kosmiczny przyjechał. A wsiadaj. Remonty. Łódź w remontach. Ale ładniejsza niż Warszawa, nie? Kurde. Tak, taka metropolia. Pokaż, co tam jest. Pokaż tą metropolię tutaj. Chcę czuć buziak. Buziaki. Buziak. No kurde, masz takie graffiti w Warszawie? Masz? To nie jedno. I za 3 godziny po filmie idziemy na trening. To mocą Strange'a będziemy poniesieni na tym treningu. Jak by wyglądała twoja postać z innego multiversum? No Loki miał krokodyla. Tak, z innego. Na pewno byłaby wyższa, grubsza, o taki papa Simpson. O kilka pewnie. Dobra, my po Doktorze Strange'u. Od 1 do 10, jak ci się podobał film? 7. 7? Dzisiaj mam kontuzję dziąsła. Rośnie mi 8. I tak mi spuchło dziąsło. Wezmę sobie dopalacz przed treningiem. I Buprom Sprint. To taki specjalny na trening, żeby tam mi nogi sprintowały, co nie? Te buty, znacie historię tych butów? Kto to mają znać? Pewna osoba wystawiła buty na bazar freestyle'owy i sobie pomyślałem, tak, muszę je mieć. Okazało się, że minutę przed, tak? Przed, no, ktoś mi sprzątnął sprzed nosa i kupił te buty. Przychodzi Maty, mówi, kupiłem nowe buty, chcesz zobaczyć? Tada. Fajnie, no. Podobały ci się, co nie? Tak, ale dobrze, że nie kupiłem, bo jednak są za duże na mnie. No dzisiaj gram w Explorach. To nie dlatego, że Azun już nas nie lubi, nie wysyła nam butów. Nie no, moje buty są u Lei. Jakoś nie śpieszą się, żeby do mnie przybyć. A moje Azuny się zniszczyły. I musiałem znaleźć szybko jakieś buty i znalazłem Explory. Dobra, dopalasz przed treningiem. Żeby dziąsła nie bolały. Tak to jest jak zęby mądrości rosną. Za mądry będę. Daj, rozgrzewka, up. U jest! No a jeśli chodzi o to co u mnie, bo mała stypa była na kanale, zwolniłem trochę z częstotliwością tych treningów. Mocno się zaangażowałem w pewien projekt nowy, o którym jeszcze nie będę dużo mówić. No i to tak jak Mateusz mówił, szykuje się turniej 18 maja, na który nie wiem czy pojadę, bo złamałem z miesiąc temu nadgarstek i nie za bardzo mogę grać allrounda i to
mocno mi to przeszkadza w grze. Nie mogę się oprzeć o tę rękę. Trochę słabo z tym moją allroundę, bo mało go trenowałem. Grałem tylko lowera, no bo rękę miałem w ortezie. Teraz już mogę nią swobodnie ruszać. Zrosła mi się kość, ale dalej odczuwam ból. Mocny ból, kiedy się opieram o tę rękę. Taki niefortunny wypadek, no. Stałem na bramce, a gość, który strzelał kamieniem. Więc tak po prostu idiotyczna kontuzja, nie podczas treningu freestylu. I co? Jak teraz to nagrywam, to za 2 tygodnie jest ten turniej w Warszawie, 18 maja, więc nie wiem jeszcze, czy pojadę. Być może pojadę i będę grać tylko lowera. No i co, a poza tym jest piękna pogoda wreszcie, bo wiosna długo przychodziła w tym roku. Marzec to była chlapa. Dobra, pokaż mi, jak z piłką robisz kółka. To skakać jest fatalny. Ty jesteś fatalny. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie. O Jezu, kapa się. Hop ponad głowę. Zapomniałem, że jesteś prawonowy. Nie, co przypomniałeś? Lepszy lecat, to trudny trik? Zabotas? Lepszy lecat. Ale to czas. Obiektywnie? Tak. Ostatnio mi wchodzi. Zobaczę mojego lepszy lecat. Lepszy lecat. Lepszy lecat. To jest lepszy lecat. Aj! Ja się lepiej tatwa? Wiesz co? Akurat się odwróciłeś, jak zrobiłem? Akurat zacząłem grać się ferę. No. Zawsze tak jest. Ale źle crossa zrobiłem. Tyle lat crossa gram. No też tak myślę. Te, tak dobrze szło lat, ty to patera. Kurde, slapy, co się zachowuje? Świeże te laty. Widzieliście te laty? No, takie łapane. Ty taki zmulony, myślałem, że to ja im pom zażyłem. A ja może też, to ty nie wiesz. Boisko chce zmienić? Coś ci nie odpowiada w tym boisku? To... Coś jeszcze? I skill. No i bo to jest miłki. Zmiana boiska. No i już jesteśmy na tartanie. Szybko poszło. Co tam robisz? No. Eksperyment? Jezu! Tracimy! Tracimy go! Już nie. To jest sztuczne oddychanie, tak? Uważaj, bo... Jezus, mi przywalił. Zaraz to nagrać. Dobra, no. Nie ma to jak tartan, nie? Pierwsze combo na tartanie. Let's get scratching. Już inaczej. Nawet upper lepiej gra. Thank you.
Fajne, tylko z piłkę zgubiłeś. No, wszystko byłoby dobrze. Nie, to przez tabletkę. Już tabletka mnie zmula. Romantycznie przy zachodzie słońca. Kończy się dzień. Kończy się vlog. Mateusz czeka. Ja też się kończę. Ty też się kończysz. Generalnie my się kończymy. No i ten trening dzisiejszy był jakiś taki zamulony. Zmulony. Ja przez tą tabletkę. Ja tam przez tą tabletkę na ból z zęba dziąsła się trochę zmuliłem. A ja się po prostu nie wyspałem. No i więc proszę, tak wygląda zmulony trening zmulonych freestylerów, tak. Matej jedzie do Warszawy, ja zostaję tutaj w Łodzi. Jeśli jest jakiś freestyler, który chce pograć w Łodzi, bo nie mam już tu freestylerów w Łodzi, to zapraszam, chętnie pogram. Jak ktoś z Warszawy, to też z chęcią pogram. A i skoro jesteśmy przy ogłoszeniach, to zaraz ruszą zapisy na obóz Just Freestyle, więc jeśli już będą, to będzie link w komentarzu, więc zapraszam na kolejny obóz. Just Freestyle. No. Turnieju w Warszawie to nie zapromujesz. Już mówiłem. Wbijajcie do Warszawy. Mówiłem o turnieju. Dobra, ale... Że jedziemy. 18 maja, no że jedziemy, ale że, nie, że oni mają być, no. A nie że my 18 maja, Getto Football organizuje turniej w Warszawie. Będzie fajnie. Będą freestylerzy z Włoch, z tego co wiem. Będą freestylerzy z Polski, nawet przyjadą, kurde, z tak daleka. No. Nie wiem jeszcze skąd. Ale będzie międzynarodowo. Tak. Więc jeśli chcecie zobaczyć takich freestylerów, nie grać, no to też padnijcie, będzie fajnie. Nie wiem, czy będę brać udział, jeszcze zobaczę jak z tą moją ręką. Ciężko będzie bez Allrounda grać. Ja będę, więc się szykujcie. Ale żeby pokonać Mateusza, to musicie pamiętać, by po prostu trenować. Tak, dawno tego nie mówiłem na tym kanale. No, trochę. Pamiętajcie, po prostu trenujcie i pa, pa. Jest ten model. Kurde, wiesz co? Pograłbym jeszcze. No ja też, bo mówiłem ci, żebyś o 20 jechał, a nie 19. No na widzę, mam sprawy swoje. Tajemne. Swoje sprawy. A poza tym. Tu jeden freestyler z Łodzi też miał swoje sprawy, już z nimi nie trenuje. No, tak było.